20 lutego wspominamy świętego Eleuteriusza, biskupa. Eleuteriusz jako młody chłopiec był towarzyszem zabaw świętego Medarda, który miał mu przepowiedzieć, że zostanie biskupem. Proroctwo spełniło się po latach. Eleuteriusz został biskupem w Tournai w Belgii. Tak się złożyło, że i święty Medard został biskupem w Noyon, by po śmierci przyjaciela Eleuteriusza objąć po nim biskupstwo w Tournai. Nad grobem świętego Medarda wystawiono w latach późniejszych słynne w Europie opactwo benedyktyńskie w Soissons. Eleuteriusz swoją gorliwością pasterską zjednał sobie wielu przyjaciół i zwolenników. Miał jednak także i swoich zaciekłych wrogów. Po kilku nieudanych zamachach padł wreszcie z ich ręki 20 lutego 532 roku. Bywa jednak czczony nie jako męczennik, ale jako wyznawca. Jego ciało spoczywa w pięknym grobowcu katedry w Tournai. Jest uważany za patrona Flandrii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Eleuteriusza biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Exaltimus.